Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie, piękna pogoda i końcówka lata to dobry czas, żeby przyjechać i odwiedzić Jura Krakowsko-Częstochowsko. Dzisiaj witam się z miejscowości Rapszczyn, a pokażę wam miejsce, którego prawdopodobnie mogło już nie być, ale jest mo się dobrze, a zaraz wam wszystko wyjaśnia co i jak. Czekają na mnie panowie ze Stowarzyszenia Zamek Rapszczyn, historyk, pan Jacek Sypień. Witam pięknie. Dzień dobry. I pan Jerzy Sibilak. Witam serdecznie. Przy okazji dzień dobry. Jest pan właścicielem restauracji Podzamcze w miejscowości Rapszczyn. Tak, dokładnie. Panowie, czy to prawda, że to dzięki wam możemy tu przyjeżdżać i podziwiać ten cudowny obiekt? No nie myśmy ten zamek zbudowali. No wiadomo. Ale rzeczywiście po tym, jak zamek został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego, no to przez cały XVIII, potem XIX wiek, część XX, były to po prostu ruiny, których było z roku na rok coraz mniej. Nasze stowarzyszenie powstało w roku 2000 i ono poddało pewien pomysł, że to nie muszą być tylko i wyłącznie ruiny, ale że można spróbować ten zamek przywrócić do czasów świetności. No i władze Olkusza, które są właścicielem zamku rzeczywiście od tych 20 ponad lat, co roku coś przy zamku robią i widać, że tego zamku nam z roku na rok przybywa, bo jest zrekonstruowana wieża obronna Zamku Górnego, jest zrekonstruowany węzeł bramny. Tych nowych elementów jest teraz rzeczywiście coraz więcej. A pozwoli, że ja przypomnę element, w którym pierwszy prezes Stowarzyszenia Zamek Rapszczyn wraz z grupą młodzieży zaczął proces odkrzewiania. To był ten pierwszy etap rekonstrukcji. Odkrzewiania, wręcz wycinania porosłych drzew, większych, mniejszych, nawet na ruinach tego zamku na ścianach. Czy ten zamek to jest jeden z tych, który budował słynny Kazimierz Wielki? No jest jeszcze trochę starszy, dlatego że jak pokazały badania archeologiczne, to ten najstarsza część, czyli zamek górny, tam gdzie teraz powiewa ta flaga, został zniesiony u schyłku XIII wieku, czyli jeszcze przed czasami kazimierzowskimi. I przypuszczamy, że było to spowodowane koniecznością umocnienia granicy ziemi krakowskiej przed spodziewanym atakiem ze strony Czech. Potem zamek oczywiście był wielokrotnie przebudowywany, rozbudowywany. Takim jakby ostatnią fazą to było zbudowanie takiego pięknego pałacu, te okna po lewej stronie. To właśnie resztki, pozostałości mury tego renesansowego pałacu, jaki tutaj na początku XVII wieku zbudowali dwaj kolejni starostowie rapsztyńscy, czyli Zygmunt Gonzaga Myszkowski i Mikołaj Wolski. No niestety potem połowa XVII wieku, Szwedzi i wszystko poszło. A od kiedy w takiej znakomitej krasie możemy ten zamek podziwiać? W maju ubiegłego roku było takie oficjalne oddanie zamku dla turystów, więc można go od tego czasu zwiedzać przez cały rok. Zamek jest administrowany przez Olkuski Dom Kultury. No i zapraszamy turystów przez cały rok, żeby tu mogli posmakować historii. My jako Stowarzyszenie Zamek Rapszczyn serdecznie zapraszamy widzów programu. Nie tylko do samego Rapsztyna. On jest naszą perełką, ale zapraszamy również w okolice na tak zwany rzut kamieni, a więc rezerwat Pazurek, przepiękne podziemia Olkuskiego Rynku, no i troszkę dalej, aczkolwiek też można na nogach przejść Pustynia Błędowska. To są te nasze najbliższe turystyczne, przepiękne tereny, gdzie serdecznie was witam i zapraszam. A czy są z tym obiektem związane jakieś wątki kulinarne albo śląskie? Powiem tak, jest jeden, ale jest nieprawdziwy. Mówię z góry, to znaczy do niedawna w przewodnikach turystycznych można było spotkać informację, że właśnie tutaj, na zamku Rapsztyn, odbyło się wesele księżniczki Gryzeldy Batorównej z hetmanem Janem Zamojskim. Zachował się pełny opis tego wesela, co jedli, co pili, jakie dostali prezenty, jacy byli goście. I wszystko się zgadza z wyjątkiem jednej rzeczy. To wesele było w Rapsztynie, ale w dworze Rapsztyn, który był kiedyś na Wawelu, a nie, niestety nie na zamku w Rapsztynie. No ale na pewno tutaj w zamku gościł Henryk Walezy, tutaj w zamku gościł Jagiełło. Królowie odwiedzali, tu było blisko Krakowa, więc na pewno tu przyjęcia też oczywiście były sute wydawane. Jeden wątek śląski jest prawdziwy i tak, obecny do dnia dzisiejszego.
Nieopodal 200 metrów poniżej można zjeść Rodę Śląską i Modrą Kapustę. No to skoro są wątki śląskie, to trzeba byłoby też coś fajnego uważyć z nutą śląską. I mam nadzieję, że będzie smacznie i nie dostanę się w ręce kata. Mam nadzieję, że nie. Bo tak patrzy na mnie, spogląda jednym okiem. U podnóża zamku Rapsztyn leży bardzo ciekawe miejsce. Jest to karczma i zajazd, kiedy się mianuje pod zamcze, a w tym miejscu króluje od wielu, wielu lat szef kuchni Przemek Grabiński. Witam pięknie. Dzień dobry, witam. Przemku, jak ci tu? Bardzo dobrze. Słyszałem, że przeszło 20 lat. No ponad 20 lat w jednym miejscu o czymś musi świadczyć. No świadczy o tym, że jest dobrze. Ja widzę, żeś tu dzisiaj przyrychtował cudowne grzyby, to okoliczne, zbierane? Z naszej Jury krakowsko-częstochowskiej. Czyli macie jakiś grzybiarzy, którzy wam tu... Mamy, za co serdecznie dziękujemy Grzesiowi za te grzybki. Nie z domu, ale bardzo serdecznie pozdrawiam. Słuchaj, co my dzisiaj z tego wszystkiego przygotujemy? To dzisiaj będą wasze dania, które macie tu w karcie, są waszymi sztandarowymi? Tak, dzisiaj przygotujemy polędwiczkę w sosie borowikowym, frykasa z Rapsztyna, to jest taki rożek, powiedzmy. To są regionalne nasze potrawy, niespotykane nigdzie naszej receptury i naszego składu. No to co, to by się roboty. Słuchaj, grzyby wyglądają arcydobrze, cudownie woniają. Dzisiaj te grzybki wykorzystamy. Mamy kapusta, cudowną polędwiczka, jest i schab. No to co, chytamy się, nie? Zapraszam. Słuchaj, od czego zaczynamy? Zaczniemy może od sosiku grzybowego. Przesmażymy cebulkę, czosnek, grzyby. To już ciachą cebula. Czyli co? Sos grzybowy, ale to sos grzybowy do polędwiczki. To, do czy ta polędwiczka jakoś tak musi być klepana? Generalnie klepiemy ją w poprzek włókien, wiadomo po co. Smażymy sotę, wrzucamy na chwileczkę do sosu borowikowego, redykujemy na śmietanie. Już. Potrawa gotowa. Już. Czyli te dania są od lat w waszej karcie i one... Od samiutkiego początku. Naprawdę? Tak. No to pełny sukces. Dziękuję. Dobrze, cebula mam pokroto. Czyli co, masełko, ja? Masełko, tak. OK, na masło cebula. Teraz co, grzyby będziemy kroć, nie? Wybieraj grzyby. Może być z borowików, może być z kurek, z podgrzybków. Generalnie rzecz biorąc, dobry grzyb nasz okoliczny, prawda? No, ale woniają, słuchaj. Chociaż ja bardzo lubię podgrzybki, ale podgrzybek to jeszcze nie teraz, nie? I jeszcze chwileczkę. Jeszcze no mamy nie... tylko jedną taką sztukę, no odpadła mu nóżka, ale... Ale mamy. Ale mamy? Tak. Tak czy drobniej? Może być w ten sposób. Może być tak? Jasne. Żeby po tym nie było, że rączka przyjechał, zmodyfikował ci przepis. Nie, no żeby było widać, że to jest grzyb, że to jest prawdziwe, prawda? No więc o to chodzi. Czy noga też wykorzystujesz? Tak. Jest fajnie oczyszczona. Cały grzyb, calutki zużywamy na sosik. Powiedz mi, jak będziesz chciał ta polędwiczka? Polędwiczkę klepiemy w poprzek włókien. No i musimy ją dosyć mocno rozbić, że tak powiem. Mm-hmm. Czyli ją nawet taki wysoki kawałek. Albo kroimy w książkę na pół, albo z całości duży kawałek jeden kroimy. Dobra, mistrzu. No to baw się z polędwiczką i opociachą te grzyby. Powiedz mi, a jako tu w Podzamczu króluje kuchnia polsko? Czy jest też miejsce na jakieś takie wymyślne rzeczy, udziwnienia, czy jednak tradycja? 90% naszych potraw to jest tradycja, kuchnia polska, staropolska, troszeczkę śląskie i rolady śląskie. No i grzyby też są w karcie. Jak najbardziej. Jest po prostu zachwycony tymi grzybami. Wyglądają dobrze, smakować będą jeszcze lepszy. Jeszcze chwila ta cebulka. To co, ja już podsmażam te nasze grzyby. No ja zajmuję się polędwiczką. Solisz lekko już na początek? Ja zawsze trochę posolę, żeby to tak trochę zmiękło, nie? Czyli dość mocno klepiesz. Powiedz mi, czy ta polędwiczka jakoś potem jeszcze właśnie formujesz, bo widzę, że ją... Dokładnie teraz... formuję do samej mąki, czyli sotę. Delikatnie pieprzem, solem traktuję i to wszystko. Okej, to może ja już włączę. Na oleju będziemy smażyć? Może być na oleju.
Ja opakuję tych grzybów, żeby nam się nie spoleły, bo byłby płacz. Jakby taki produkt nam się zmarnował. Dobrze jest tak trochę właśnie podsmażyć z tą cebulą, z tym wszystkim. One dostały aromatu i smaku. No a potem śmietanka, nie? Dokładnie, redukujemy śmietanę i sosik mamy. Tak dość obficie, żeś popieprzył. Gotowy. No ale to tak musi być, nie? Do sosu nie przeszkadza śmietana. Dobrze, to ja ci go już wezmę, żeby ci nie przeszkadzał. Dam go na razie tu. Jak będzie olej na tyle gorący, to po prostu go usmaża. Mhm. To co, smażymy, nie? Smażymy. To może też czosnek do pokroję sosu? W tym czasie czosnek do sosiku. Ta polędwiczka, ona nie musi być tak bardzo, bardzo usmażona, nie? Żeby ją nie przesuszyć. Dokładnie, zredukuje się razem z sosikiem do jednej patelni. Ona potem będzie się działa i nabierała mocy urzędowej. Wlewą śmietonka całą mogę wlać? Myślę, że tak. Słuchaj, dogodalibyśmy się, bo ty masz prawie szklonka śmietonki. Kremówka, to jest coś, co rączka kocho. Co widać po mnie? Proszę, czosnek. Dzięki. Czosnek. Idziemy troszkę korzeniu, czyli pieprzu. Jeszcze trochę soli. No i co? I zaraz będziemy tu wciepywać te... Polędwiczki redukujemy do końca. No jest dosyć fajnie rozklepano, więc nie chcę ją tak... Po dwie minutki z każdej strony w zupełności wystarczy. Starczy, nie? Żeby nie przeciągnąć, bo potem jest taki wiór. Jak te danie tu jest serwowane przez 20 lat, to one po prostu go dostamy za siebie. Bez dwóch zdań. Przemku, to co? Wciepujemy już polędwiczki do... Do sosiku. Ale pięknie, słuchajcie, tak zatopia te... Kolorek zauzamo fantastyczny, ten sos grzybowy. I tak se to tam teraz pyko. Jak to danie się nazywa? Polędwica radziwiła w sosie grzybowym, dokładnie borowikowo-podgrzybkowym. A czemu radziwiła? No jeden z mieszkańców, który kilkaset lat temu mieszkał na zamku, nazywał się Konstanty Radziwiłł, więc można powiedzieć, że mieszkanie z Rapsztyna. Czyli mamy danie radziwiła. A my teraz będziemy robić przysmak rapsztyn? Dokładnie, będzie to kotlet zwany u nas frykasem. Frykasem. Tak. Cóż to za kotlet, powiedzmy? To jest schab rozklepany na zasadzie zwykłego schabowego, no może troszeczkę cieniej. Mhm. Do farszu do środka dajemy czosnek, paprykę, boczek, kiełbaskę, cebulkę. Składamy jak rożek i panierujemy jak zwykłego, normalnego, klasycznego schabowego. Ale ten boczek jest przesmażony? Nie, surowy. Surowy, wędzony, w sensie parzony. I to tak fajnie się wszystko wszędzie? Tak. Jak ta papryka będziemy kroić? Paseczki, robimy taki farsz, drobno siekany, paseczki. Czyli takie paseczki? Wystarczy w zupełności. Powiedz mi, Przemku, a ten frykas rapsztyński to też jest takie danie, które od lat serwujecie swoim gościom? Tak, można powiedzieć, że od samego początku, kiedy powstała karczma, serwujemy tego frykasa. Bardzo ludziom smakuje, więc po co zmienić coś, co jest dobre, prawda? No właśnie, karczma powstała wiele lat temu. Ponad 20. Ale są budynek, jest chyba dużo, dużo starszy. O, budynek ma około 200 lat, do końca nie wiadomo, jak długo stoi w tym miejscu, gdzie stoi, ale generalnie jest to historyczne miejsce. No, ze względu... Myślę, że pięknie zrewitalizowane. No wiadomo, no po 200 latach narażało się każdemu mały remont, prawda? Dobra, to ja już kryję ten boczek. Powiedz mi, ale budynek przypomina karczma, ale tu zawsze była taka karczma? To znaczy kiedyś dawno temu, czyli w czasach zaborów, było tutaj przejście graniczne, urząd gminy Rapsztyn. Coś takiego. W czasach PRL-u była restauracja, w której były dostępne dość drogie trunki jak na tamte czasy. Miejsce z długą, długą historią. No patrzcie. Cebula też? Poproszę. Jak kiełbasa, też w paski? Tak. Czyli cały farsz paski. Tak. Okej, okay, mamy rozklepanego schaba, dość cienko. I tak. Teraz co? Sól, pieprz, czosnek i cały farsz układamy. Czosnek świeży czy granulowany? Może być świeży. Może być świeży. Jak ci go pokroć? Bardzo drobno, wystarczy taka półweczka. Ale muszę go tak przesiekać bardzo drobno, okej. Okay. I tym czosnkiem smarujesz jakoś? Tak, dokładnie. Czyli solimy, pieprzymy. Okej, proszę bardzo. I rozkładamy cały farsz. Papryczka. To jedź, mistrzu. Ja się poczęstuję. Czyń powinność. Czyli rozkładamy papryczkę, boczek. No ale to jest ciekawe, że to nie jest podsmażone, wszystko surowe. Delikatnie się zapiecze, wiadomo.
od środka i kiełbaskę. To jest taki nasz farsz. Składamy w rożek. Delikatnie przyklepujemy. I panierujemy jak zwykłego schabowego. Czyli mąka, jajko, bułka, tarta. Tak, dokładnie. No to jeszcze drugiego, ale dzisiaj, słuchajcie, będzie uczta Baltazara Gąbki w podzameckiej karczmie. Tak. Będzie naprawdę, prawdziwie na bogato. Proszę bardzo, nie za dużo tej papryki? No, może zrobimy jednego bogatszego. Dobrze, ja tak nie umiem na biednie, wiesz? Kiełbaska, cebulka ale i składamy. Wasza karczma jest dosyć spora, nie? No, miejsc siedzących trochę ludzi tu wchodzi. Kilkaset. Kilkaset? No. W życiu bym nie powiedział. A to tak wygląda, tak niepozornie, powiem wam szczerze. Jak przyjdziecie zwiedzać zamek, to wiecie, kaj w lyś. I co? Panierujemy, panie. Mamy gotowego drugiego. Dobra, to może... A jakbyś mi drugą widełkę jeszcze dał. Proszę. Chociaż... Dobra. Ja cię... Proszę bardzo. Jednak co dwóch, to dwóch, nie? No, oczywiście. I do jajeczka. Z bogatszym farszem. Z bogatszym farszem, żeby... Tak. Może się wyciąć, nie? Ten będzie dla kolegi. Ja zawsze na bogato. No. No to jeszcze zerknę, jak tam nasz olej. Jeszcze chwilka. Możemy pomalutku ciepać. Czakierą stroną, żeby się to fajnie zapiekło. I smażymy na złoty kolor. Książkowo idealnie. Na koniec damy troszkę masełka, żeby tak trochę podrasować smak. Poproszę. No to tak uszczknijmy masła, żeby to wszystko nabrało woni i smaku. Przemku, mamy tu ważoną kapustę, kiszono. Tak. Tak po staropolsku, z kiszoną, zasmażaną, co? Dokładnie. Został mi boczek z tego farszu, to może jego przesieką. Jak najbardziej. Kosteczka. No i przesmażymy oczywiście to, co tu mam. Tak. Potem dociepnymy grzyba. Dokładnie. Na to kapusta. Zasmażymy ziele liść do smaku i dziękuję. Ja już tu mam pokrotę. Tej cebulę może dodam więcej, wiesz, bo grzyb i kapusta lubią towarzystwo cebulę. Tego nigdy za dużo. A grzyba możesz dużo, bo ja lubię, słuchajcie. Wszystko puści, ten aromat. To jest cała magia. No i także powiedział, uszknymy sobie ciutek masła, tak na górę, bo rączka lubi na bogato. A skoro zamek i podzamcze, to musi być na bogato. Kotleciki wyglądają zacnie. Ściągamy, mistrzu. Złociste, pachnące masełkiem. Chciałoby się powiedzieć picobello. No to teraz machniemy ta kapusta, nie? Zaczynamy. Boczuś. Trochę papryki mi się tu dostało. Na pewno nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi, nie? Nie. Też tak myślę. Wolę tak się upewnić, wiesz, bo... kapusta już jest podgotowana z listkiem, zielem, ale może jeszcze dodamy tam do aromatu. Dorzucimy liścia, ziela i dosmakujemy, doprawimy. Wiesz co, tak się zastanawiam, czy będziemy robić taką typową zasmażkę z mąką, czy po prostu zostawimy to tak z tym grzybem? Może zostawmy, szkoda takich grzybów marnować na kupę mąki w kapuście. Ale wonio. To ja poproszę tego grzybka. Proszę. Prawdziwą radość. No i czekamy, a potem już kapusta dociepniemy. I będzie dzisiaj naprawdę zacne jedzenie. To co, kapustka teraz na patelnia. Przypominam, że ona jest podważona już. Ząbek czosnku, ziele, liść, pieprz i do smaku. To już ten czas, kiedy pomału trzeba jeść kapusta. Czyli idzie jesień wielkimi krokami. I to się musi tak jeszcze podymfować, żeby się przeszło smakami. Trochę korzeniodumy. No i co? Czekamy, nie? Dajmy jej chwilę. Bo wszystko mamy praktycznie gotowe. O, się pięknie będzie błyszczeć, już to widzę. Wszystko mamy, to komponujemy, co? Składamy. Czyli tak, kapusta do... Do frykasa. Do frykasa. Pamiętacie, że te grzyby spowodowały, że ona naprawdę
bez tej mąki idealnie wyszła. Piękny zestaw. Oczywiście dla nas dwóch. No, a tu co? Polędwiczki, sosik i opiekane ziemniaczki. O, tak. I tak, i jeszcze te grzyby procnie zbierane. I ziemniaczek. Zacnie wygląda. To co, Przemku, jakiś akcent zielony, nie? Byłoby miło. Lubczyk. A tu trochę pietruszki, nie zaszkodzi? Oczywiście. Widzę, że masz też kiełki. I szczypiorek. I szczypiorek, no to domy, a co tam? Pięknie, niech jest, nie? Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Przemku, muszę spróbować tego pysznego kotleta. Nie, to jest... Frykat z rapsztyna. Frykat z rapsztyna, zawsze zapominam. Próbujemy. Jaki soczysty. Kapustka. Bardzo dobry. Powiem szczerze. Kapusta taką trochę świąteczną, z nutą boczku. Wszystko wyszło bardzo dobrze. Powiem krótko, przyjeżdżajcie na Jura, eksplorujcie Jura Krakowsko-Częstochowsko, bo to przepiękne miejsce na mapie Polski. Zapraszamy serdecznie do karczmy w Rapsztynie, pod zamkiem. Jak będziecie głodni, a na pewno jak dużo pochodzicie, to zgłodniejecie. Trzymajcie się, pyska. Pycha! Rączka gotuje.